Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS poprzez portal Magiczne Wrota, czy też stronę Tip & Nation. W przypadku kontaktu tutaj, czy to przez portal Magicznych Wrót, czy to poprzez Tipa, trzeba być osobą pełnoletnią. Korzystając z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę. W kwestiach zdrowotnych szukamy wskazówek, jeśli już potrzebujemy, nie prosimy o diagnozę. Nie drążymy już w otrzymanej prognozie. A także, moi drodzy, tutaj warto mieć na uwadze, iż powielanie tych samych pytań nie daje nam nic naprawdę dobrego i czy też korzystnego. Pytania, które nie będą zgodne z zasadami i PHP Tarotem, będą przeze mnie pomijane. Proszę, pamiętajcie o tym, aby podawać swoje imiona, swoje daty urodzenia. I jeśli o kogoś pytacie imię tej osoby, jeśli posiadacie datę urodzenia, super, jeśli nie, to sobie poradzę. Jeżeli pytacie o jakieś miejsce, czy to pracę, czy to zamieszkania, warto wskazać te czynniki i gdzieś tam będę pewniejsza za rozkład. Pamiętajcie o tym, że karty to wskazówki i warto składać tak pytania, aby uzyskać wskazówkę, a nie odpowiedź na zasadzie tak, nie. Karty niosą nam wskazówki. Cóż jeszcze, jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Jak wysłać SMS-a? Na Magiczne Wrota wysyłać SMS-a pod numer 7455. W treści SMS-a wpisujecie INT, kropka, 254, następnie skrót IT, wasze imię, wasza data urodzenia, treść pytania. Jeżeli pytacie o kogoś imię tej osoby, dodatkowym atutem będzie data urodzenia. Jeżeli pytacie o jakieś miejsce, proszę o punkty zaczepienia. I tak napisane SMS daje Wam możliwość właśnie zobaczenia, usłyszenia odpowiedzi tutaj. Ja w odpowiedzi, gdy zrealizuję dla Was tutaj filmik, to wysyłam Wam SMS-a zwrotnego z numerem filmu, w którym odpowiedź na Wasze pytanie zostało zawarte. Tip & Nation. Na dole macie link do Tipa, tam macie różnego rodzaju możliwości płatności, ale niestety ja nie mam możliwości Wam odpisywania. Zatem trzeba sobie poszukać odpowiedzi na pytanie. Wszystkie pytania, które kierujecie na Tipa, lądują automatycznie na YouTube. Zatem pamiętajcie też o tym. I tam również te same zasady, co na Magicznych Wrotach. Wpisujecie imię, swoje datę urodzenia, pytanie, jeżeli o kogoś pytacie imię tej osoby. No i oczywiście punkt zaczepienia, jeżeli chodzi o przykładowe miejsce. Dobrze, moi drodzy, będziemy dzisiaj zaczynali. Włączę tu podgląd na karty. O tak. I idziemy oczywiście na Tipa. I pierwsze pytanie z Tipa mam od Oliwii. Dzień dobry, chciałam zapytać, jaki on ma stosunek do mnie. Jaki on ma do Ciebie stosunek? Pokażcie karty. Pokażcie karty. Jaki on ma do Ciebie stosunek? Jaki on ma do Ciebie stosunek? Pokażcie karty. Jaki on ma do Ciebie stosunek? Jaki on ma do Ciebie stosunek? Jaki on ma? Ja mam wrażenie, że on nie wie, na jakiej płaszczyźnie może się poruszać. Po drugie, gdzieś tam jego emocje w głowie przede wszystkim rysują się chęć wyjścia do Ciebie naprzeciw, jakby daniu tej szansy, tejże historii, czy też tej znajomości. Ale karty też pokazują tutaj tak jakby jakaś osoba, czy to Twoja z przeszłości, czy on się o kogoś martwi, to też bardzo mocno rzutuje na emocje w stosunku do Twojej osoby. To, co on zrobi, karta jest do dwójka mieczy, jaki ma stosunek? On na razie gdzieś tam troszkę błądzi i bada teren, bo na daną chwilkę jakby nie można powiedzieć, że ma negatywny, ale też gdzieś tam bardzo pozytywny, to bym skłamała. Karty pokazują, że on troszkę błądzi po omacku, nie wie, na jakiej płaszczyźnie się może poruszać. Mieliście się spotkać, macie się czegoś o sobie, od siebie też nauczyć i wyciągnąć stosowne lekcje z Waszego spotkania. Tak tutaj się karty jakby rysują. Ja mam wrażenie, że jego osoba będzie potrzebowała czegoś i on może więcej chcieć wyciągnąć z tej relacji niż Ty.
podświadomie czy też świadomie, ale tak to na tą chwilkę też wygląda. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Marzena, hej Nadziu, wysłałam maila z pytaniem, niedziela, godzina 12:06. Idę na maila. Zanim to się otworzy, to się napiję kawy. Okej. Niedziela, godzina 12:06. Mam. Aha, ja to czytałam. Czy warto pojechać, czy to korzystne? Czy warto pojechać, czy to będzie korzystne dla Ciebie? Czy warto pojechać, czy to będzie korzystne dla Ciebie? Czy warto, abyś tam pojechała i czy to będzie dla Ciebie korzystne? Czy warto, abyś tam pojechała? Czy warto, abyś tam pojechała? Wiesz co, ja nie mam pokazanych korzyści dla Ciebie. Karty pokazują, że tak jakby to było coś ponad Twoje siły, ponad Twoje emocje. Mi się tutaj pokazuje. Karty też pokazują, że możesz troszeczkę inaczej patrzeć na osobę, z którą jedziesz. Możesz mieć wrażenie, że nie do końca jest taką, jaką Ci się gdzieś tam wydaje na ten moment, tak? Jakby istota jest tutaj. Karty też pokazują jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o kwestię tego wyjazdu. Karty pokazują tutaj, żeby gdzieś tam zostawić pewne sprawy na boku, aby mogło to się realizować. Karty też pokazują to, co nieuniknione, zamknąć ten temat, bo nie do końca jest to takim, jak jest przedstawiane, czy też rysowane. Bez zmian w schematach zachowań nie widać tego, aby korzystna energia dla Ciebie była wniosąca się z tego wyjazdu. Zatem tak. Na ten moment. Pozdrawiam Cię serdecznie. Małgosia, witam. Proszę o horoskop na 2020 rok na sprawy zawodowe. Jesteś osobą pracującą. Dobrze, już patrzymy. Horoskop na 2020 na sprawy zawodowe. Pokażcie karty. Horoskop na 2020 na sprawy zawodowe. Pokażcie karty. Sprawy zawodowe. Sprawy zawodowe. Okej. Będzie też oczyszczona energia w historiach pracy. Będzie coś zostawiane ze sobą. Karty pokazują, żeby w historiach pracy dbać o komunikację, przekaz informacji. Karty też pokazują, że masz dużo pomysłów i warto, żebyś je wykorzystywała. One mają potencjał. Karty pokazują, że tak naprawdę będziesz znajdowała się we właściwym miejscu, właściwym też czasie tutaj. Do gdzieś tam tego, nazwijmy to pierwszego, nazwijmy to kwartału, karty pokazują, że tak jakbyś czuła, że jesteś ograniczona, bądź w jakiś ten sposób nie możesz przebić muru, tak to nazwijmy, tak? Karty pokazują transformację, zmianę, coś się zamknie w historiach zawodowych, by mogło się nowe otworzyć. Karty pokazują bardzo dobry czas, który możesz wykorzystać zawodowo, ale po około 3 miesiącach, czyli w okolicach marca, kwietnia. Karty pokazują, że to, co przyjdzie do Ciebie, coś bardzo dużego w aspekcie tutaj zawodowym. Karty pokazują tutaj, żebyś w historiach zawodowych unikała takich zobowiązań, które wymagają poświęceń na zasadzie ręka rękę myje, ale również jeżeli ktoś coś od Ciebie chce, a nie do końca jest to zgodne z zasadami polityką Twojej osoby bądź miejsca, który gdzieś tam się realizuje. Również karty pokazują, żeby aspekt ewentualnie, nazwijmy to stanu słabszego samopoczucia, również Ci nie przeszkadzał w rozwoju zawodowym. Rok 2020, nie wiem, czy w jakiś ten sposób prowadzisz coś swojego, czy miałabyś taki zamiar. W każdym razie jesteś pokazaną osobą, która dysponuje zasobem, który właśnie otrzymuje. Osoba, która może naprawdę bardzo dużo w tym roku 2020 zawodowo uzyskać, odnieść sukces. Zatem, kochana, po pierwsze, zostaw to, co już gdzieś tam jest nie dla Ciebie. Dbaj o przekaz komunikacji, o formę komunikacji. Komunikuj się, wykorzystuj swoje pomysły, które masz. Korzystaj z okazji.
okazji, bo to się zarysuje. Choć pierwsze 3 miesiące możesz uznać, że gdzieś tam albo sama się blokujesz, albo będziesz też ograniczana. Będą transformacje, idzie coś dużego, wykorzystasz potencjał, ale uważaj na przysługi spod lady, tak to się nazywa. W każdym razie ten 2020 rok może być dla Ciebie bardzo owocnym czasem zawodowym, zatem sukcesów, kochana, Ci życzę. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Na tipie to wszyscy. Gdybym kogoś pominęła, to proszę o informację. Idę na magiczne wrota. Idę na magiczne wrota. YouTube Agata, witam Cię Agatys, witam Cię serdecznie. Proszę Cię o horoskop dotyczący pracy i uczuć na 2020 rok. A praca i uczucia na 2020 rok. Pokażcie karty. Pracy i uczucia 2020 rok. Pokażcie karty. A praca i uczucia w 2020 roku. Jeżeli chodzi o pracę, to tutaj będzie bardziej aktywny czas, nowe szanse, nowe możliwości, rozwój zawodowy, być może jakieś staże, poszerzanie wiedzy, ale też i coś bardzo fajnego, jeżeli chodzi o umowy czy też kontrakty w historiach zawodowych. Zainwestowanie swojego właśnie czasu i energii w historii pracy będzie skutkowało nowymi możliwościami, warto je wykorzystać, ale będą one też definiowane zmianami. Czyli coś zaczynasz budować, będzie trzeba coś zakończyć, aby gdzieś tam zastanowić się chwilkę i realizować coś zupełnie na nowo. Pod koniec roku będziesz miała coś takiego, jak ktoś patrzy Ci na ręce, ale zwróć uwagę też na aspekty dokumentów i administracji w historiach pracy pod koniec przyszłego roku. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, to karty nie pokazują niczego zupełnie nowego, co miałoby się w 2020 realizować, raczej pokazuje otoczenie dobrych ludzi, którzy będą przy Tobie i będziesz miała wsparcie, ale jakby nowej osoby nie mam, chyba że idziesz, nazwijmy to, w stosunku do kobiety, to wtedy pod koniec roku, bo jeżeli jest to aspekt męski, to tutaj nie widzę nowego kogoś, kto miałby się tu pojawić przy Tobie w 2020 roku, no chyba że idziesz w stronę kobiet, no to pod koniec co i owszem, wtedy ta osoba może być starsza, a jeżeli chodzi o kwestię pracy, to tutaj jest ten czas dla Ciebie, wykorzystaj go. Tak to wygląda. W każdym razie, jeżeli chodzi o kwestię pracy, moja droga, to Ty się ceń, bo im bardziej się będziesz ceniła, tym będziesz ceniona przez innych. Ściskam Cię. Okej. To nie jest na YouTube. Okej. To nie jest na YouTube. Dobra. To nie jest na YouTube. Dlaczego to było na live, jak to nie jest na live? Chyba że ktoś się coś... A, to było późno. Pyta Krystyna, czy oświadczy mi się w tym lub w przyszłym roku? Dlaczego, dziewczyny, wy sobie to robicie? A na zasadzie takiej, że pytacie o coś, co być może jest przypieczołowicie na przykład przygotowywane. Coś, co chciałoby być gdzieś tam taką niespodzianką i nie ma tej niespodzianki, bo już gdzieś tam pytamy. Zobaczymy, czy jego osoba oświadczy się w tym lub w przyszłym roku. Pokażcie karty, czy jego osoba się oświadczy. Pokażcie karty, czy jego osoba się oświadczy. Pokażcie karty, czy jego osoba się oświadczy. Czy jego osoba się oświadczy. Zobaczmy, co tutaj jest.
nie widać jakby oświadczeń z jego strony, bo tak jakby karty pokazują, tak jakby miał związane ręce i nie mam możliwości na razie, aby to się realizowało. Zatem warto zmienić schemat zachowań, bo bez zmian w schematach zachowań niestety nie widzę tego, aby gdzieś tam ta osoba się oświadczała. Zwróć uwagę, czy jego osoba ma prawo myśleć, że te oświadczenia ewentualnie zostaną przyjęte. W każdym razie są jakieś ograniczenia, ktoś tu błądzi po omacku, jeżeli chodzi o tą kwestię i bez zmian w schematach zachowań nie widzę oświadczeń w tym czy w przyszłym roku. Pozdrawiam serdecznie. Okej, idziemy dalej. A, to nie jest na YouTube. YouTube. Piszę bardzo proszę o, że YouTube na samym początku, bo mogę pomylić się i puścić to pytanie dalej. A czy rozpoczęcie szkoły to dobry pomysł? Chodzi ci o polepszenie? Dobrze, dobrze. To dobry pomysł, abyś poszła w tym kierunku. Czy to dobry pomysł? Pokażcie karty. Czy to dobry pomysł, abyś poszła w tym kierunku? Czy to dobry pomysł, abyś poszła w tym kierunku? Czy to dobry pomysł, abyś poszła w tym kierunku? Czy to dobry? Bardzo dobry pomysł, bardzo, bardzo szansa na rozwój, będziesz właściwa osoba z właściwymi umiejętnościami, warta inwestycja, tak, bardzo, bardzo kochana, także działaj, działaj, działaj. Także tak, 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 bardzo dobry pomysł. Czy nasz związek ma szansę, czy będziecie razem? Pyta Grażyna. Czy nasz związek ma szansę, czy będziecie razem? Pokażcie karty. Czy wasz związek ma szansę? Czy wasz związek ma szansę? Grażyna pyta, czy ich związek ma szansę? 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 Karty pokazują tutaj jakby dualność tego związku, czy też tej relacji. I jeżeli będzie się umiało pogodzić jakieś dwie sfery życia, to jest szansa, aby coś takiego było. Ale karty też pokazują, że każdy z was, aby to się mogło realizować, powinno mieć tak zwany swój kawałek podłogi. Karta pustelnika mówi o tym nie zawsze razem, czasem osobno. Dosłownie tak. I wtedy może to się funkcjonować w aspekcie mamy szansę. Tak. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj. Live, anonim. Jak długo mam szansę pracować w obecnej pracy, jak będzie się układać w niej? Jak długo masz szansę pracować w obecnej pracy? Pokażcie karty. Jak długo masz szansę pracować w obecnej pracy? Pokażcie karty. Jak długo masz szansę pracować w obecnej pracy? Jak długo masz szansę pracować w obecnej pracy? Jeżeli chodzi o kwestię obecnej pracy, ja mam tu pokazane, że do połowy przyszłego roku, a później gdzieś tam idziesz w zupełnie inną stronę. Tak mi się tutaj pokazujesz. Zatem do połowy, maksymalnie do połowy przyszłego roku, to jest tak od marca do czerwca, mam tu pokazane, że to może być taka historia. Karty też pokazują, żeby tutaj nie robić czegoś na siłę, ale też nie próbować robić czegoś, co nie jest zdefiniowane jako sobą, bo gdzieś tam taka maska założona w historiach pracy może spowodować to, że gdzieś tam się wszystko oddala od twojej osoby. Zatem tak, do czerwca maksymalnie przyszłego roku jesteś tam widziana jako osoba pracująca. A jak się będzie tam układać, karty tutaj nie pokazują niczego, co miałoby ciebie zaniepokoić, oprócz tego, że warto być po prostu sobą. Pozdrawiam cię serdecznie. I tu kolejne pytanko. Ile czasu masz szansę pracować w obecnej pracy? No to było właśnie pytanko.
to nie jest na YouTube. To nie jest na YouTube. Co wyniknie z tej znajomości? Anonim, dobra. Magda pyta, co wyniknie z tej znajomości? Co wyniknie z tej znajomości? Pokażcie karty. 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 Pokażcie karty. Co wyniknie? Jakaś blokada mi się tu pokazuje. Co wyniknie z tej znajomości? Jeżeli chodzi o kwestię jego osoby, mam to pokazane, że na razie jest dobrze, miło. I gdzieś tam jego emocje idą w twoją stronę, ale ja mam wrażenie, że on nie podniósł jeszcze czegoś z przeszłości, bo on nosi ze sobą jakiś żal tutaj, z którego się nie wyleczył. Karty pokazują, że jeżeli nie zostawicie spraw przeszłych, a to może się nie rozwijać. Ta osoba jest pojawiająca się, znikająca. On nie jest gotowy, aby coś trwałego realizowało się. Zatem troszkę jest pracy nad jego osobą tutaj, ale również i czynniki, nazwijmy to zawodowo-finansowe, mogą być w przeszkodzie między wami. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj. Pisała poprzedniej, bo czeka mnie jeszcze w życiu coś dobrego. Karty pokazała przyjaciela. Chciała wiedzieć coś więcej, kto on, kiedy to nastanie. Drążenie pytania. Jeżeli dostałaś informację, że ktoś takowy będzie, jeżeli karty by chciały pokazać, kim ta osoba będzie, czym się będzie zajmowała, w jakich okolicznościach, to ja bym to podniosła. Nie generuję potrzeby wysyłania, aby dopytać. Ja unikam dopytań do poprzedniego pytania. Karty pokazały, że będzie ktoś taki, że znajdziesz taką osobę, że będzie przy tobie, bądź po prostu na tą osobę gotowa, a jeżeli ja ci go rozbiorę na czynniki pierwsze, to możesz poprzez niepasujący schemat odrzucić tą osobę. Poproszę o inne pytanie. Idę dalej. Inne pytanie na zasadzie na maila, rzecz jasna, bo to jest nie tak, że może takiego SMS-a wysłać, absolutnie nie. YouTube Magdalena, poproszę o horoskop na 4 tygodnie, na miłość i finanse. Na 4 tygodnie, miłość i finanse, pokażcie karty. Miłość i finanse, pokażcie karty. Miłość i finanse, pokażcie karty. Magdalena. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci i czwarty. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj miłość, karty pokazują tutaj jakby takie przespane ruchy, jeżeli chodzi o kwestię miłości. Bo czwórka buław mówi o tym, zadbaj o komfort i bezpieczeństwo, które nosisz w sobie. Karty też pokazują, że mogą się jakieś historie u ciebie spóźniać. Musisz, tak jakbyś musiała na coś dłużej czekać w ciągu tych 4 tygodni, tak? Karty też pokazują tutaj, żeby w historiach pracy nie odkładać czegoś na później, bo trzeba później gdzieś tam jakieś założenia sobie realizować, i nie do końca one będą takimi, jakie by też być powinny. Zwróć uwagę też na wodę w organizmie, bo ona się tu zarysowuje jako czynnik, który może być dyskomfortem jako całości. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to tu mam przeciągające się finanse, że na coś trzeba czekać cierpliwie, gdzieś tam pewne plany. Gdy będziesz generowała, plan jakiś realizowała, to załóżmy, będziesz miała taki plan na, nie wiem, załóżmy 3 tygodnie, to on i tak będzie w poślizgu. Karty pokazują poślizg przy pieniądzach. Żeby nie było tak, że ktoś na przykład ci się spóźnia z jakąś, nie wiem, spłatą, wpłatą, na takie historie również trzeba zwrócić uwagę tutaj. Jeżeli chodzi o emocje, karty pokazują tutaj, żeby niczego nie zakładać na zapas, na tej zasadzie, ale też nie
nie idealizować, a jeżeli chcesz, żeby się coś zrealizowało w miłości, to trzeba przekuć myśli też w czyny. Bo karta siódemki kielichów bardzo często mówi, żebyśmy bardzo chcieli, ale w głowie, a jakby jeszcze energetycznie karty nie pokazują, żeby coś się robiło w tej materii. Zatem, jeżeli coś robisz, a karty pokazały, że jest to w kwestiach, nazwijmy to, głowy, to warto coś jeszcze dodatkowego zrobić, bo w ciągu 4 tygodni, jeżeli chodzi o kwestie emocji, nie widzę zmian, które miałyby się realizować. Finanse spóźnione, przełożone, zatem jeżeli coś jest na rzeczy, to warto to ponaglać. I dzisiaj też miałam taką sytuację, że ktoś mi gdzieś tam zalegał ze spłatą, wystarczyło zadzwonić, ktoś po prostu zapomniał. A ktoś gdzieś położył nie tam, gdzie trzeba fakturę i dlatego ktoś nie wpłacił o wskazanym czasie. Zatem to też jest taka podpowiedź, kochanie, dla Ciebie, aby reagować w miarę szybko, nie czekać. Ale jeżeli finansowo będziesz realizowała jakiś projekt, to będzie trzeba i warto poczekać na efekty finalne z sukcesem. Tak Ci tu podpowiem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Okej. Gdzie Ty jesteś? Tu byłaś. Gdzieś umknęło mi to. To było chyba to, tak? To było. To było do desłania. Tu. To właśnie było to. Kolejne pytanko. YouTube, mam na imię Asia. Co on o mnie myśli teraz po upływie czasu? Co on o Tobie teraz myśli po upływie czasu? Co on o Tobie myśli teraz po upływie czasu? Co on o Tobie myśli teraz po upływie czasu? Pokażcie karty. Co on o Tobie myśli teraz po upływie czasu? Co on o Tobie myśli teraz po upływie czasu? Karty pokazują tutaj, że gdzieś tam jakoś wartościowe myśli są w stosunku do Twojej osoby, ale tak jakby no, dziesiątka monet mówi też o tym, że gdzieś te myśli się kotwiczą na dłużej przy jego osobie, choć w sercu pokazuje się jako alienujący się, dosłownie tak. Jego osoba, mam wrażenie, aby coś mogło się przy nim i z nim dziać, trzeba go troszkę, nazwijmy to, szturchnąć, bo on stoi w miejscu. Myśli są gdzieś tam, nazwijmy to, dłuższe o Tobie i pozytywne w całym aspekcie. Są dziesiątka monet, to też jest kwestia, zastanawiam się nad tą osobą, ile wartości mi dała, ile mi potrafi dać, ile zyskałem z tejże historii. Serce się alienuje i stoi w miejscu. Pozdrawiam Cię serdecznie. I tu. Live. Czy powinnam być nadal z... Kochani, ja Wam nie mogę mówić, czy macie z kimś być, czy też macie z kimś nie być. Nie, to jest jakby nasza decyzja, czyli kart, tak? To Wy macie wiedzieć, czy ta historia Was męczy, czy też nie. Ja zobaczę tutaj w kartach, czy ta historia, gdy będzie się realizowała dalej, będzie dla Ciebie korzystna. Pokażcie karty. Czy ta historia będzie dla Ciebie korzystna? Pokażcie karty. Czy ta historia będzie dla Ciebie korzystna? Czy ta historia będzie dla Ciebie korzystna? A tutaj jest karta blokady, zatem tutaj coś tak jakby stanęło w tej całej, nazwijmy to, w całej tej historii. Co pomoże? Karty pokazują, że trzeba się zastanowić nad tą historią tutaj wspólną. Czy powinnaś być nadal? Jak to wygląda? Karty pokazują tutaj, że trzeba tutaj... mocno myślane, przepraszam, wyszło. Kochanie moje, karty pokazują tarot snów na początku, czyli karta stopu. Karta stop mówi o tym jakichś blokadach, które należy pousuwać. Jeżeli nie zostaną usunięte, to Wy tak czy inaczej nie będziecie razem.
Ale co tutaj należy gdzieś tam zrobić, poprawić? Komunikację. Po drugie, unikać manipulacji. Po trzecie, podjąć decyzję, czy ta relacja, w której aktualnie jesteś, pasuje Ci jej styl. Tutaj karta to, co nieuniknione, będzie trzeba i tak gdzieś tam poczekać na efekt finalny. I czwórka buław bardzo często mówi o tym, że dbam o swój komfort w całej tej historii. I teraz powiem Ci tak, czy ta historia może być dla Ciebie korzystną, jeżeli stanie w miejscu, dla Ciebie jest korzystne, to proszę bardzo. Jeżeli nie pokonacie właśnie blokad, które są między Wami, to i tak czy inaczej gdzieś tam się to może rozproszyć. Unikać manipulacji tutaj, dbać o komunikację, ale też jedna ze stron, najprawdopodobniej pan, o którego pytasz, może w jakiś tam sposób być tak zwanym unikającym, na przykład jest ciałem, a duszą gdzieś indziej, czy też myślami, bądź pojawia się, znika, bądź taki model będzie gdzieś tam funkcjonował, jeżeli chodzi o jego osobę. Nie zmieni się nic według kart, jeśli nie pokonacie tych przeszkód. No i wtedy decyduj, czy Ty chcesz w takiej relacji gdzieś tam funkcjonować. Mnie nie wolno powiedzieć, co Ty masz robić. Ja mam możliwość Ci powiedzenia, jak będzie, i Ty decydujesz, czy według tych historii pasuje Ci to, co może być. Monika, a witam Cię, Słońce. Witam Cię, jak jest trochę wcześniej, ale już mam dość tego roku. Emocje uciszone, to troszkę na 3 miesiące nowego roku horoskop. Niespodzianki, wydarzenia ogólnie. Na 3 miesiące, pokażcie karty. Monika, na 3 miesiące. Idzie do Ciebie jakieś zdarzenie losowe, korzystne. Monika, na 3 miesiące, na 3 miesiące nowego roku. Na 3 miesiące, pokażcie karty. Karty pokazują jakieś tutaj historie, nowa karta życia, czy też nowa, albo nowa, tak, karta Wódca z Królem Kielichów może mówić o nowych perspektywach znajomości, bądź nowa zupełnie znajomość, choć to ten mężczyzna w jakiś ten sposób nie będzie jakby pewien, czy może po Twoją osobę też sięgać. Karty też pokazują tutaj, że w lutym dużo szczęśliwości Cię może czekać. Jakaś satysfakcja, radość, korzyści, nawet te finansowe, zatem chwytaj każdą chwilę, pomagaj szczęściu, bo tutaj jak najbardziej ten luty się pokazuje dla Ciebie korzystny. Natomiast w marcu karty pokazują tutaj, żebyś zadbała o aspekt dobrego samego poczucia i na to karty zwracają uwagę, aby gdzieś tam ten komfort przy Tobie był i żebyś czegoś wartościowego dla siebie nie zgubiła. Ściskam Cię. Idziemy dalej. Renata, co mnie będzie czekać w pracy 2020? Czy będzie jakaś szansa na zmianę na lepsze? Dobrze. W 2020 roku. Renata. Historie zawodowe. Renata. Historie zawodowe. Historie zawodowe. Renata. Historie zawodowe. Renata. W 2020. Karty pokazują, żeby nie trzymać się kurczowo tego, co gdzieś tam jest niekorzystne. Czwórka monet też mówi w przeszkodzie, mówi o tym, żeby nie dać się zaszufladkować, bądź traktować jak w cudzysłowie swoją własność, tak? Tutaj będzie szansa na zmianę na lepsze, będzie duża szansa poprzez jakby podpowiedź, czy też wskazówkę od osoby gdzieś tam z Twojego otoczenia, w każdym razie kobiety. Do pół roku mi się pokazujesz tutaj w nowych historiach zawodowych, które zakończają to, co jest złe. Zatem tak, będzie tutaj historia korzystna, tak, i w ogóle na nowych fundamentach coś budujesz i gdzieś tam rozliczasz się z przeszłością. Zatem tak, będzie szansa na zmianę, masz szansę, ale czy Ty po nią sięgniesz, to oczywiście wszystko w Twoich rękach. Wielokrotnie jest tak, że czekamy na te zmiany, ale nie zawsze mamy odwagę gdzieś tam ich realizować, czy też je realizować. Zatem, jeżeli będziesz miała odwagę, to te zmiany się wydarzą, zadzieją i jak najbardziej gdzieś tam mogą dać nowy punkt
odniesienia, jeżeli chodzi o poprawę jakości pracy. A jak wygląda przyszłość mojego małżeństwa? Bardzo proszę, kochana, o imię męża, bo gdzieś tam nie mam punktu zaczepienia. Zatem poproszę na maila z informacją, skąd się wzięła ta historia, na zasadzie swoje imię, swoją datę urodzenia, przyszłość mojego małżeństwa, imię, jeśli pamiętasz datę urodzenia swojego męża, i napisać, że to jest pytanie, które jest uzupełnieniem do magicznych wrót. I na mojego maila wróżka@gmail.com z zaznaczeniem w tytule uzupełnienie do magicznych wrót. Żebym miała tutaj pełną jasność. I tu kolejne pytanko. Monika, i też 3 miesiące nowego roku, co w uczuciach? Relacja, będą zmiany. W uczuciach. Czy będą zmiany? Pokażcie karty. Uczucia, czy będą zmiany? Czy będą zmiany uczucia? Czy będą zmiany? Tak, będą. Oj, tak, będą zmiany, bo karty pokazują, zostawiasz to, co było, a przyjdzie zupełnie coś nowego. Zatem tak, będą zmiany. Będziesz zamykała to, co nie do końca jest dla ciebie korzystne, to, co powoduje dyskomfort, być może pilnowanie się tego, co powiesz. I karty też pokazują tutaj, że odradzasz się w okolicach właśnie stycznia, lutego i gdzieś tam z osobą, którą gdzieś tam już znasz, czy też poznasz do tego, czy już poznałaś, a wtedy gdzieś tam to się będzie realizować. Zupełnie na nowych płaszczyznach, ale to chyba się pokrywa z tym poprzednim rozkładem finalnie. Ściskam cię. No i. Tutaj. A Weronika, jak będzie wyglądać przyszłość mojego związku? Pyta Weronika o przyszłość swojego związku. Weronika, przyszłość związku. Weronika, przyszłość związku. Pokażcie karty, przyszłość związku. Przyszłość związku, pokażcie karty. Przyszłość związku, pokażcie karty. Przyszłość związku. Przyszłość związku. Ja mam wrażenie, że partner może chcieć realizować związek troszkę inaczej, bo on mi zamyka i transferuje. Jest transformacja w związku tutaj na tej zasadzie. Ważne, żeby nie zamykać, nie idealizować sobie drugiej osoby, nie zamiatać pewnych spraw pod dywan. Karta siódemki kielichów mówi o iluzji. To, żeby gdzieś tam obraz osoby, który macie w sobie, o sobie, nie przeszkadzał z tym rzeczywistym. Jeżeli jest coś, co wam gdzieś tam utrudnia wspólne funkcjonowanie, przepracować to, przedyskutować. Nie idealizować, ale też nie zamiatać pod dywan. Karty też pokazują tutaj, żeby zbyt wiele osób nie miało takiego nazwijmy to wpływu na waszą relację. Jego osoba musi sobie jeszcze z jakimś dyskomfortem poradzić. On ma jakiś kłopot, z którym sobie musi poradzić. Są wzloty, upadki, ale gdzieś tam karty pokazują tutaj, że będziecie podejmować wspólne jakieś decyzje odnośnie tejże relacji i to od was będzie zależało, czy to jest podjęcie decyzji na zasadzie razem czy osobno. Nie mam tu pokazanego takiego tąpnięcia, które miałoby się realizować. Karty pokazują, tutaj trzeba też popracować nad kwestią, nazwijmy to, fizyczną. Tutaj karty też pokazują, że trzeba wstrzymywać emocje. Nie wiem, które z was tutaj jest tak zwanym huraganem, że jak coś, nazwijmy to, zdenerwuje, to pół i koniec. Tutaj, żeby zbyt wielu ludzi do was nie miało dostępu, czyli doradztwa szeroko pojętego, bo to też może wam poprzeszkadzać. Zatem jest parę rzeczy do przepracowania, aby ta historia mogła się układać w całość. No jak każda zresztą, ale mniej więcej wiesz co. Pozdrawiam cię. Agnieszka, proszę horoskop urodzinowy. Agnieszka, horoskop urodzinowy. Pokażcie karty. Wszystkiego najlepszego, Agnieszka. Horoskop urodzinowy. Horoskop urodzinowy.
horoskop poziomy. Agnieszka. Karta sprawiedliwości. Ile dasz, tyle otrzymasz. Bądź sprawiedliwa w realizowaniu swoich zamierzeń, tak? Ale też będziesz coś podsumowywała. A karty pokazują tutaj, że w historiach zawodowych możesz liczyć na tak zwany łód szczęścia, ale również gdzieś tam, żeby nadmiernie tego nie wykorzystywać. Karty pokazują tutaj, że mogą się od ciebie jakieś osoby oddalać, czy też możesz czuć ich brak obecności finalnie. W historiach związkowych trzeba być konsekwentną, systematyczną, bo gdzieś tam karty pokazują, jest dziewiątka buław, zasiedzenie, być może w schematach, być może w przeszłości, być może, żeby nudą i monotonią też tutaj nie wiało. Karty też pokazują tutaj, że możesz dysponować w historiach zawodowych zasobem, który uzyskasz, możesz go pomnażać, zatem zaufaj sobie. Możesz dostać informacje na temat powiększania się rodziny, czy to u ciebie, czy to ogólnie, ale również cesarzowa bardzo często mówi o powiększaniu rodziny, na przykład zwierzątko do domu jest kupowane i traktowane jak własne dziecko, jakaś szczęśliwa umowa mi się przy tobie pokazuje, czy też, nie wiem, gdybyś chciała korzystać z jakiegoś kursu, to on ci da wiele pożytecznego. Jeżeli szkoła, to gdzieś tam egzaminy, gdy będziesz się przygotowywała skrupulatnie, to będą kończone jak najbardziej pozytywnie, z tak zwanym, albo uznasz, że to było szczęście. Uważaj na przemęczenie organizmu, zmęczenie tak zwanego materiału. Karty też pokazują tutaj, że wiele wyniesiesz w aspekcie intelektualnym i z doświadczeń z tego kolejnego roku od urodzin do urodzin, a w historiach emocjonalnych cierpliwość, konsekwencja, systematyka będzie kluczem do sukcesu. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Idziemy dalej. Tutaj. Okej. No i co? O, jest. YouTube, witam Cię, Madzio, bardzo serdecznie. Witam Cię. Pięknie dziękuję za pomocną odpowiedź. Co on do mnie czuje, czy zaproponuje spotkanie w grudniu? A co on do Ciebie czuje, czy zaproponuje spotkanie w grudniu? Pokażcie karty. Co on do Ciebie czuje, czy zaproponuje spotkanie w grudniu? Pokażcie karty. Ciebie czuję i czy zaproponuję spotkanie. Ja mam pokazane, że on jest gdzieś przygnieciony emocjonalnie i gdzieś tam te uczucia są przygaszone przy jego osobie. Zaproponuję, będzie jakiś kontakt, ale nie wiem, czy to będzie w grudniu tutaj. Mam aspekt 4-6 tygodni, że miałoby to się realizować, zatem nie wiem, czy to będzie w grudniu, bo zaproponuję spotkanie jak najbardziej, ale emocjonalnie się z czegoś dźwiga, nie mam pokazanych emocji do Ciebie, które miałoby się realizować, bo on z czymś się zmaga i karty to jakby bardziej pokazują. Ważne jest też to, żeby on przestał siebie oszukiwać, bo on trochę sobą manipuluje. Na tej zasadzie bądź się usprawiedliwa. Na to też trzeba u niego zwrócić uwagę. Ściskam Cię. Kolejne pytanko. Okej. Idziemy dalej. Coś powoli magiczne wrota dzisiaj chodzą. Dzień dobry, proszę o rozkład 12 domów. Dziękuję, pozdrawiam, Aleksandra. Rozkład 12 domów dla Aleksandry. Rozkład 12 domów dla Aleksandry. Rozkład 12 domów dla Aleksandry. Pokażcie kartę. Rozkład 12 domów dla Aleksandry. I teraz tak, Król Mieczy, tutaj warto gdzieś tam wybijać się intelektualnie, ale również i Twój intelekt będzie widziany tutaj, ale również mam wrażenie, że jakby teraz ten czas będzie przy Tobie tak jakby zdefiniowany albo umowami, albo nauką, albo administracją, w każdym razie urzędy za Tobą będą chodzić, o tak Ci powiem tutaj. W karcie domu rozliczania, karta sprawiedliwość, mogą być to transakcje wiązane przy domu, z domem związane, ale również i rozliczeniowe też
a też historia, będą podejmowane decyzje w aspekcie związkowych. Zwróć uwagę na układ moczowy, ale również i wodę w organizmie i sprawy kobiece, bo się tu delikatnie zaznaczyły tutaj, a u Ciebie nowa historia jakaś zawodowa, zupełnie nowa albo zupełnie nowe warunki pracy, które gdzieś tam będą przy Tobie. Karty też pokazują, uważaj na to, co podpisujesz, bo podpis może spowodować też rozczarowanie. Karty pokazują nic na łapu-capu, na spokojnie, cierpliwie, żebyś czegoś nie zrobiła za szybko, a później gdzieś tam tego żałowała. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tutaj... Emilia, proszę rozkład 12 domów dla mnie. Dobrze, już patrzymy. Rozkład 12 domów. Rozkład 12 domów dla Emilii. Rozkład 12 domów dla Emilii. Pokażcie karty. Rozkład 12 domów dla Emilii. Emilia. Okej, okay. Siódemka mieczy. Karty pokazują, bądź w zgodzie ze sobą, szczera ze sobą, gdzieś tam pewnych rzeczy na skróty, żeby nie realizować tutaj. Taka jest też tu podpowiedź dla Ciebie. Karty pokazują, żeby w historiach pracy i finansowych wyjść poza komfort, bo jesteś w takim, nazwijmy to, szczelnym schemacie i jeżeli za niego wyjdziesz, karty pokazują, że będzie sukces. W historiach emocjonalnych uważaj na tak zwany słomiany zapał, ale również na osoby, które mogą chcieć wykorzystywać Twoją osobę. Czy to przyjaciel, ale w związku mi się pokazuje karta maga. Mag bardzo często kreuje rzeczywistość, pokazuje to, tak jakbyś chciała Ty widzieć i można się oczarować, a to jest czaruś, mag w związku, to czaruś, który kreuje, a później gdzieś tam pewne rzeczy tutaj powoduje, że nie do końca idą jak mają być. Mam wrażenie, że spotkasz osobę, którą miałaś spotkać. Jest to karmiczna relacja, która ma na celu Ciebie nauczyć. Nowe możliwości też w aspekcie właśnie zawodowym. Zmiany, ten rok generalnie, Emilio, będzie dla Ciebie zmian. Pewne struktury będziesz zostawiała i budowała zupełnie na innych, ale bardzo solidnych fundamentach. To będzie rok, który Ci pozwoli na szansę budowania czegoś znacznie korzystniejszego, ale w kolejnym roku. Bo teraz wyjdź poza schemat, masz szansę uzyskać naprawdę fajne historie zawodowe, jeżeli będziesz aktywna. Karty też pokazują tutaj, że będziesz sobie zmieniała otoczenie. Jedni odejdą, przyjdą też nowi. W historiach domowych przy domu trzeba być konsekwentną, systematyczną i unikać tak zwanych słomianych zapałów. Tutaj karta maga do związku się pokazuje. Może oznaczać to, że ktoś może chcieć Tobą manipulować, bądź Cię oczarować. W historiach zawodowych może to być jakaś współpraca. Tutaj zwróć uwagę również na kwestie. Nie wiem, czy Ty używasz jakieś suplementy, bo mi się pokazuje, że trzeba zwracać uwagę na to, co połykam w aspekcie właśnie, nie wiem, czy to suplementów, czy leków, czy witamin, bo coś takiego mi się pokazuje, jakby nie do końca miało to być tym, za co gdzieś tam się weźmiesz. Coś takiego się, nic strasznego, ale gdzieś tam może być tak, że po prostu bierzesz i to nic nie działa, bądź też w jakiś tam sposób będziesz miała zamiar, a okaże się, że to nie do końca jest tak, jak ma być. Karmiczna relacja mi się też pokazuje. Zatem tak to jest u Ciebie, moja droga. Idziemy dalej. Tu. A YouTube, witam Pani Magda, witam serdecznie. Rozkład partnerski, Beata i... dobra. Rozkład partnerski, Beata i ten mężczyzna. To rozkład partnerski. Rozkład partnerski. Pokażcie karty. Rozkład partnerski. Beata. Beata i. Beata i.
On, co ma w głowie? On jakby zmienia perspektywę, zmienia też obraz całości w sobie. W sercu gdzieś tam stoi na rozdrożu, tutaj będzie chciał się komunikować, tutaj w całej tej jakby historii. Karty pokazują tutaj, że aspekt, nazwijmy to, nie wiem, czy to dzieci, czy przy dzieciach, czy z dziećmi w tle również może stanąć między wami na przeszkodzie. Możecie mieć różne jakby widzenie świata, to też na to trzeba zwrócić uwagę. Warto, żeby czuć się gdzieś tam poważnie traktowanym, czy emocje poważnie, że może ktoś gdzieś tam czuć, że coś, jakieś historie są bagatelizowane, sytuacje są bagatelizowane i trzeba zwrócić uwagę na tym, aby nie oczekiwać jakichś dowodów z drugiej strony, dowody swojej wartości, dowody trwałości na tej zasadzie. Tak to się pokazuje i aspekt pracy może również w jakiś ten sposób was poróżnić, czy też finansów, czy majątku. Pracy, czyli ktoś pracuje bądź nie pracuje, ktoś ma taki zawód, a nie inny, ktoś kocha pracę, a mniej emocje. No różnego rodzaju są to historie, zatem aspekt pracy szeroko pojętej może również tu przeszkadzać. Warto na to zwrócić uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Kolejne pytanko. Witaj, proszę o rozkład 12 domów. Justyna. Rozkład 12 domów. Justyna. Pokażcie karty. 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 Rozkład 12 domów. Dla Justyny. Siódemka kielichów. Marzenia, myśli przekuwać w czyny, nie osądzać, ale nie zakładać też pewnych spraw na zapas, tak? Jeżeli chodzi o kwestie pracy, będą zmiany, będą one definiowane też sukcesem, ale trzeba dbać o to, żebyś była doceniona w historiach pracy, bo wtedy to też przyniesie sukces. Może to być też praca zdalna, bądź nawet wyjazdowa, bądź za granicą, bądź międzynarodowa, coś się może u Ciebie też realizować. Karty też pokazują, żeby zadbać o komunikację z otoczeniem, bo mogą pojawiać się spięcia. W historiach domowych jakieś albo inwestycje, albo nowe gdzieś tam jakieś składowe się będą rysowały. W związkach odwrócenie sytuacji o 180 stopni. Możesz również dzięki temu stać się dla kogoś bardzo, ale to bardzo ważna. Tak to wygląda. Twoje poszukiwania pracy zakończą się sukcesem. Ceń się, moja droga, bo to jest ważne. Tutaj uważaj na możliwe awarie w domu, jeżeli chodzi o wodę, bo mi się coś takiego pokazuje. I wychodź do przodu, bo karta szóstki monet mówi o tym, poproś, a będzie Ci dane. Zatem tak. Praca będzie, ceń się, być może praca zdalna bądź online szukana, być może coś w firmie międzynarodowej bądź coś w ten deseń, w historiach emocjonalnych, gdzieś tam odwrócenie sytuacji o 180 stopni i jesteś dla kogoś bardzo ważna. I nie mówię, że to będzie mężczyzna Twojego życia czy osoba Twojego życia, ale w każdym razie dla kogoś będziesz bardzo ważną osobą, tak? Jakaś umowa mi się też tu fajna pokazuje, jakieś inwestycje bądź zmiany w strukturze domu. Zatem ładny rozkład mi się tu pokazał. Wykorzystaj ten Twój czas. Tu kolejne pytanko. Aleksandra, a witam Cię, Olu, witam. Czuję się, że nie pasujemy. O! Czuję się zagubiona. Co karty? No widzisz, jednak. No dobra. Co karty ma, jaką mają radę? Do Waszej relacji? Jaką kartę mają radę? Pokażcie karty. Jaką one mają radę dla Was? Pokażcie karty. Wiesz, że musiałaś go spotkać, bo karty pokazują, że ta osoba miała stanąć na Twojej drodze, ale zobaczymy, jakie są tu tutaj poprawić komunikację, bo gdzieś tam coś nie do końca może być interpretowane czy rozumiane.
w całej tej historii. Nie zakładać czegoś na zapas, tylko jeżeli coś uważasz, to jeżeli coś ci się wydaje, to lepiej to skonfrontować niż utwierdzać się w swoich, nazwijmy to, założeniach. Karty pokazują, że jesteś silniejsza niż myślisz. To, co pomoże, trójka monet, inwestuj konkrety w tejże historii. Jeżeli będzie konkret, to będziesz wiedziała, czy pasujecie, czy też nie. Dobra? Mam nadzieję, że to jest jasne. W każdym razie nic na skróty. Nie zakładaj niczego na zapas. Jesteś silniejsza niż myślisz. Poradzisz sobie z tą całą sytuacją, ale trzeba zadbać o komunikację. Ściskam Cię i powodzenia Cię życzę. Tutaj. Film pytanie w mailu 7:50. Dobra. Mam. Dobra. Jedynka czy dwójka? Dobra. Jedynka czy dwójka? Pokażcie karty. Która z tych byłaby korzystniejszą? Pokażcie karty. Która z tych historii? Czy ta pierwsza? Czy ta pierwsza? O tak, ta pierwsza się pokazuje tutaj, ale mogą być jakieś blokady z rozpoczęciem na tej zasadzie, ale karty pokazują, warto sięgnąć po to, bo może być sukces. Jeżeli chodzi o tą drugą historię tutaj, nie. Ta druga, ja mam wrażenie, że oni... Piątka mieczy z asem mieczy mówi o tym, że ta historia nie do końca, czy też to miejsce nie do końca jest takim, jakim jest prezentowane. Bardzo często piątka mieczy z asem mieczy mówi mi o jakichś albo niefajnych umowach, kontraktach, jakieś gwiazdki, bądź jeżeli oni mają na przykład jakieś, nie wiem, billboard, coś na zasadzie dokumentu, czy też strony, nie są prawdziwe informacje. Zweryfikuj sobie to. Ta pierwsza, owszem, ta druga nie i tak naprawdę nie z wykrzyknikiem. Ściskam Cię. Okej, idziemy dalej. Kasia, proszę rozkład na 2 tygodnie, dobra. Kasia, pokażcie karty. Rozkład dla Kasi na 2 tygodnie. Kasia, na 2 tygodnie. Rozkład na 2 tygodnie dla Kasi. Kasia, rozkład na 2 tygodnie dla Kasi. Pokażcie karty dla Kasi na 2 tygodnie. Pierwszy tydzień. Zwróć uwagę na to, aby gdzieś tam stany podgorączkowe się u Ciebie nie pojawiły. Coś nawracającego. Jeżeli byłaś przeziębiona, chora, to dolecz to, bo może coś powrócić. Albo nawracające jakieś infekcje, nazwijmy to przy układzie moczowym. Zatem na to zwróć uwagę. Karty też pokazują, żebyś uważała na osoby, które chcą wyciągać od Ciebie informacje. Złodziej czasu informacji mi się pokazuje, także bez opiniowania, ale również zatrzymywania informacji, zwłaszcza w historiach pracy dla siebie, ale również karty pokazują, że jakby pod koniec tego pierwszego tygodnia możesz czuć się nadal bardzo atrakcyjną, bo karta Asabła bardzo często mówi, ta osoba się będzie podobać, a w aspekcie fizycznym i dzięki tym obrazom również i Ty się tak możesz czuć, ale również siódemka mieczy z asem buław może mówić, uważaj na osoby nieuczciwe w pracy, przy pracy, tutaj bądź z pracą w tle. Karty też pokazują tutaj, żeby przekuwać czyny w zamiary, być bardziej aktywną, komunikować się i możesz dostać jakieś bardzo intratne wiadomości w ciągu 2 tygodni odnośnie czy to finansów, czy to pracy. Zatem tak, jeżeli byś inwestowała w środek, nazwijmy to ruchomy, to również gdzieś tam będą to korzystne informacje, czy też inwestycje. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. No dobra, idziemy dalej. YouTube, Madziu, proszę horoskop na sferę zawodową na 2020 rok. Od stycznia masz zacząć nową pracę, ale ściągnie mnie, a ciągle mam wiele wątpliwości. Dobra, zobaczymy. Sfera zawodowa na 2020 rok. Sfera zawodowa na 2020 rok dla Małgorzaty. Sfera zawodowa na 2020 rok dla Małgorzaty. Sfera zawodowa dla Małgorzaty na 2020 rok. I jak to jest energia? Król mieczy, ufaj swojemu intelektowi,
Bądź osobą, która inspiruje, ale również inspiruj się osobami, które mają tak zwany seksowny intelekt, tak? Karty pokazują, że w historiach zawodowych może Ci utrudniać bądź być taką solą wokół jakaś kobieta i na to będzie trzeba się przygotować. Karty pokazują, że jesteś mądra i Twoje doświadczenie jak najbardziej pomoże Ci w historiach zawodowych tutaj. Z niektórych jakby historii będziesz chciała rezygnować tutaj. Ty o pracę, ona o miłości. Tutaj powiem Ci tak, jeżeli chodzi o kwestię tejże pracy, ja mam wrażenie, że ta historia pracy będzie jakimś etapem w Twoim rozwoju, by po, nazwijmy to półroczu, tak naprawdę rozpocząć zupełnie inną historię pracy, która da Ci lepszy komfort. To jest, mam wrażenie, etapem rozwoju u Ciebie. Nie jest to historia pracy, która pozostanie przy Tobie na zawsze, mam wrażenie. Będziesz czuła, że nie do końca, no zresztą piszesz, że masz jakieś wątpliwości, ale coś, co wydaje się intratne, nie do końca według Twojego mniemania takim jest. Tak jakbyś czuła, że nie wiem, tracisz tam, być może nie zostaną wykorzystane Twoje umiejętności, będziesz uważała, że się uwstecznia, że już też cofasz. I finalnie znajdziesz się w znacznie korzystniejszym miejscu. Zatem to miejsce jest etapem i takim motorem napędowym do lepszej historii zawodowej. I tak na to spojrzeć według kart można. Ściskam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Mam tu ostatnie pytanie, mam nadzieję, że zdążą, bo mi tu aparat, w sensie bateria miga. YouTube, witam Madziu, mamy imprezę, okej, okay. Czy będzie dla mnie, czy będzie dla Ciebie, Ewo, udana? Dobra. Oczywiście, wzięłam sobie karty anielskie do tego. Czy będzie ona dla Ciebie udana? Czy będzie ta impreza dla Ciebie udana? Firmowa impreza. No i jednak nie zdążyłam. No dobra, włączam podgląd i już patrzymy, kochanie, czy ona będzie dla Ciebie udana. Czy ona będzie dla Ciebie udana? Pokażcie karty. Czy ona będzie dla Ciebie udana? Pokażcie karty. Czy ta impreza firmowa będzie dla Ciebie udaną? Pokażcie karty. Czy ona będzie dla Ciebie udaną? Czy ta firmowa impreza będzie dla Ciebie udaną? Karty pokazują tutaj, że tak jakbyś miała wrażenie, że ona się ciągnie. Bo dziewiątka buław bardzo często mówi o tym, że gdzieś tam się coś dłużej ciągnie. Karty pokazują, że masz potencjał, aby ona była udana. Karty też pokazują tutaj piątka mieczy, żeby nie oczekiwać zbyt wiele, ale piątka mieczy to, co pomoże gdzieś tam pewnych rzeczy jakby nie przyspieszać, czy też nie iść na skróty. To, co nieuniknione, mam wrażenie, tak jakbyś Ty czuła, że ktoś czegoś nie mówi, że coś wisi w powietrzu i stąd jest ta energia na zasadzie niech to się już skończy. Zatem, jeżeli nie będziesz gdzieś tam czegoś tam, nazwijmy to, oczekiwała, nie będziesz miała takiej historii na zasadzie, że ktoś przede mną coś ukrywa, ktoś czegoś nie chce powiedzieć, to też ta energia taka się nie będzie rysowała i wtedy gdzieś tam uznasz, że było ok. Zatem masz wskazówki, wiesz co robisz, baw się dobrze. I to chyba było ostatnie pytanie. Sprawdzę tutaj. Tak, bo później już mam to później. Zatem, moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro w Waszych pytaniach, moich odpowiedziach. Chciałabym Wam tutaj pokazać, na playliście jest coś takiego jak Synergia Polska. Zerknijcie sobie na ten filmik. To jest filmik we współpracy z pewnym wydawnictwem, które wchodzi na Polskę tutaj i miałam przyjemność i mam przyjemność, bo współpraca dalej będzie trwała, jak się okazuje, bo im się spodobało to, co zrobiłam dla nich. A zatem możecie zerknąć sobie, kochani, na produkt, który zaprezentowałam i kilka nowych produktów już leci do mnie tutaj. I w związku z tym, że ja będę dostawać te produkty właśnie z tego miejsca, kilkoma będę chciała się z Wami podzielić. A zatem gdzieś tam myślę, że na Instagramie zwłaszcza będę o tym też mówiła, zatem zachęcam i zrobię dla Was rozdanie tak na koniec roku, żebyście również i Wy ode mnie coś otrzymali. No, gdzieś tam ta współpraca jest fajną, a pewne rzeczy będą też podwójne, niektóre rzeczy gdzieś tam
które będą nie do końca gdzieś tam jej się przydadzą, a może ktoś z Was skorzysta z tego. Zatem wyczekujcie informacji, zrobimy jakieś malutkie rozdanie. Najwyższa pora zrobić coś ode mnie też dla Was, jeżeli chodzi o kwestię rozdania. To nie będzie żaden konkurs, nic takiego, będzie to rozdanie. Ze względu na to, że ja coś dostaję tutaj, do, nazwijmy to, pokazania, jest to współpraca, z której obie strony są zadowolone, a że te produkty i tak zostają u mnie, no to mogę się nimi podzielić. Zatem dajcie mi znać w komentarzach, czy jesteście na tak, czy interesuje Was to rozdanie. Ściskam, do usłyszenia, do zobaczenia, całuję, pa, pa!